chleba, jakiś sucharek, który trzeba było, najczęściej sucharki, które trzeba było, powiedzmy, przez godzinami trzymać w ustach. Mamusia zawsze mówiła, ukryj i trzymaj w buzi. Połknij wtedy, jak już musisz. I to nas dotrzymało. Ci, którzy byli niezaradni, to po prostu załamani byli, masa ludzi. Mamusia mówi, że powiedzmy znajoma, usiadła i nie ruszyła się. A mamusia zawsze mówiła, że ona żyła dla dzieci. I ona nie mogła pozwolić na to, żeby jej dzieci zginęły.